przyjechaliśmy do następnej świątyni, także dzisiaj to mamy ostrą tutaj jazdę, jeśli chodzi o zaliczanie kolejnych miejsc. To już chyba przedostatnie miejsce, ile się nie mylę. Mamy tutaj do pokonania sporo schodów na górę. Michał, mi te usi. すげえな、お金送るのが分かるけど、カードを置いてるの。デリリオンスタッチュでね。引っ越し日外し。カード。ああ、そっか。そうなんだ。ナイス。あ、そこにもいっぱいいらっしゃる。カード。なんのカード?1ポイントカード。1ポイントもらおうか。 Supporter? Sub. I should be on the left. A, gamy na sej, doza. Muszę tutaj od razu wbić się. Na chwileczkę. Spójrzcie, jaki klimat. Ej. Wspaniała miejscówka. No i oczywiście jest to kolejne z miejsc dzisiaj, które pokażę wam tylko tak pokrótce. To będzie taki przegląd tego, co czeka was prawdopodobnie jeszcze tego roku, ponieważ tutaj na półwyspie Kunisaki jest olbrzymia, niezliczona ilość wręcz świątyń, różnego rodzaju obiektów historycznych, ciekawych do odwiedzenia, więc to wszystko będziemy odwiedzać tego roku. Wiele z tych rzeczy, nie wszystko, ale wiele z tych rzeczy. Wzięliśmy tu udział w pewnego rodzaju obrzędzie, rytuale, który niestety nie może być filmowany, ponieważ z powodu respektu dla tego miejsca musiałem schować kamerę i zaprzestać, ale może kiedyś uda mi się zrobić to innym razem. W każdym razie chodzi o to, że dostaliśmy kawałki drewna, na którym każdy z nas miał napisać swoje imię, nazwisko oraz prośby, z jakimi zwraca się do Buddy. Następnie w środku, w specjalnie przygotowanym pokoju w tej świątyni, mnich odprawiał różnego rodzaju obrzędy, na koniec spalił te wszystkie drewienka, na których były napisane nasze nazwiska i prośby. Z całą pewnością też tutaj wrócę. W świątyni, w całym tym kompleksie konkretny materiał, pokazać go tak, jak powinien zostać pokazany, bo takie miejsca zasługują na to. Pokażę wam kilka krótkich, małych przebitek takich z miejsca tutaj na zewnątrz. Świątynia też mieści się częściowo w grocie i na skraju klifu. Nieprawdopodobne korzenie tam w oddali tych drzew, które... No nic, musimy już iść. Power to the praying prayer. Yeah, it was very, very nice experience actually. Oh. I will definitely come back here. Oh, really? Yes. Yeah, of course, yeah. First time too. Yes, first time I've seen this one. Yes. Oh. That was very, very interesting to see and I will definitely come back here. O, tu ciekawie wygląda ten budynek. Niesamowity dzwon, niesamowite miejsce. Oh, here's nice view. Now I have another operator, Yuko. Yes. If she's gonna be good at it, maybe I give her a job.
as a YouTube operator. Make a comment below. Did Yuko supposed to be my operator? Jeszcze. O kurtka wodna, spójrzcie na tą okolicę. Coś niesamowitego. Widok jaki się stąd rozciąga. Jeszcze. O kurtka wodna, spójrzcie na tą okolicę. Coś niesamowitego. Widok jaki się stąd rozciąga. Tam w oddali zdaje się, że to jest Shikoku, ale nie jestem pewien już w tym momencie. Musiałbym spojrzeć na mapę. Tam te góry wyglądają, że tam jest jakieś groty są ciekawe. O wow. Że przed nami jeszcze wizyta u producenta sake, na co wszyscy czekają. Mam nadzieję, że nie zrobiłem wam za dużo tak zwanego spoiler alert. Postaram się też to oczywiście odpowiednio przyciąć, żeby nie pokazać wam za dużo zarówno z jednej, jak i z drugiej świątyni, bo będziemy je jeszcze odwiedzać. Ten odcinek musiałby trwać 3 godziny, jakbym chciał wam wszystko tu dokładnie dzisiaj pokazać. How are you doing everybody so far? Nice, enjoying? Enjoying? Jedziemy dalej. Kolejna jest świątynia, którą odwiedzamy. Dziś chyba trzecia albo czwarta. Trzecia. Widzicie? Tak się to robi. Very nice. Lips. And then after. Tym razem jest to świątynia shintoistyczna. Poprzednie dwie to były buddyjskie oczywiście. Father's face and kids, three kids are there. Yeah, very scary face. Wiecie, jeśli chodzi o różnego rodzaju świątynie i dżindże, to muszę wam powiedzieć, że one są tak fascynujące, ich architektura i ich różnorodność jednocześnie, że one nigdy się nie nudzą. I mimo że ponad 2 lata już tutaj pokazuję wam i sam odwiedzam te różne dżindże, a ciągle odnajduje nowe i inne. Zobaczcie na tą architekturę tutaj. Różni się budowa znacząco dosyć od tych, od wielu pozostałych. Tak jakby była zabudowana ta właściwa. W tym przypadku tutaj ten ostatni, czyli domek Boga według wierzenia Shinto, wygląda jakby był zabudowany tutaj, osłonięty. No, fantastyczna wyprawa dzisiaj. I przybyliśmy do ostatniej miejscówki, chyba ostatniej, tak mi się wydaje, wytwórnia sake. To, co wszyscy najbardziej lubią. Ta destylernia sake została otwarta 147 lat temu. 90% tej produkcji stąd trafia na rynek w prefekturze Oita. Pan mówi o przyrodzie teraz. Koleżanka wszystko notuje. Widzimy, że to jest sklepik firmowy. No ceny są, spójrzmy na przykład, takie pudełeczko 3000, a butelka 2720 ml. Jagodziankę w Japonii też robią, jak widzicie.
No to jest taki typowy sklepik tutaj z gazetami, są koszulki, magnesy, inne rzeczy. No to przeprowadzamy degustację w takim razie. No i się daje. ありがとうございます。緑元気にしました。ありがとうございます。乾杯。 1400 za tamtą butelkę, tam ta ma 17%, a ta biała 19% alkoholu. Muszę wam powiedzieć, że smakuje wyśmienicie. No nie jest to najtańszy napój, ale to jest naprawdę dobra jakość. Muszę wam powiedzieć, że warto czasami spróbować takiego dobrego alkoholu. Ja nie wiem, w większości z was być może sake kojarzy się z takim bezwyrazowym napojem, natomiast to jest naprawdę dobra jakościowo sake. A tutaj widzicie, są magnesiki, nakrętki na te właśnie butelki, które zaraz kupię. アルコール度が19度。あ、あります。それは薄めてる。じゃあ、何を？漬物。あ、漬物ですか？漬物。これはカリンと、カリンと、もう取られた。カリンと。カリンと。ジャパニーズスナック。で、クッキー。クッキー。そっか。これもね、jakaś stara maszyna, być może służąca też do produkcji sake. I nie wiem co to jest, ale wydano mi na jakiś kalkulator sprzed 100 lat. その会社の名前これは会社の名前です石野関さんという会社でこの絵の手法は固定って言うんです、うん、味に変わります名前はフィルムこの席のお名前このここの お店の名前が西野関あ、です分かりました jakieś certyfikaty prawdopodobnie mnóstwo myślę, że jakieś certyfikaty, być może jakieś nagrody, które zdobyły tutaj produkty tej firmy. Fajnie byłoby oczywiście wbić się tutaj na halę i zobaczyć, jak to produkują. Ale nie sądzę, żeby oni pozwolili mi na to. Myślicie, że chcielibyście zobaczyć taki film, jak produkują sake? Zobaczyć w tej twórni? Dzisiaj na was to nie będzie możliwe, ponieważ też czas nas nagli. Arigato nas. Ponieważ czas nas również nagli, ale zaraz zapytam, czy możliwe byłoby, abym przyjechał tu ponownie i zrobił film o tym, jak produkują. Dostaliśmy również upominek mały po flakonie na twarz. Arigato! Monitor Tour全てが一応